Siemaneczko. Witam się z wami nieplanowanym filmem. Aczkolwiek mam już na zapas trochę ponagrywanych filmów. Ale teraz tak. Dwa filmy wcześniej były... Jechałem właśnie z samochodem na przegląd. Przeglądu nie przeszedł. Tego filmu chyba jeszcze nie widzieliście, bo ja go nie mam czasu już nawet zmontować. Później, jak mi tego przeglądu nie przeszedł, no to go odstawiłem na warsztat, ale odstawiłem go na warsztat inny. Odstawiłem go na inny warsztat, ponieważ mój mechanik, u którego no cały czas naprawiam samochody, akurat miał wtedy urlop. No i stwierdziłem, że dobra, raz mogę pojechać do jakiegoś innego. No miałem pewne wątpliwości, ale no zrobili, było ok. Także samochód odebrałem 2 tygodnie temu, 3, coś takiego. Pojeździłem, wszystko było super, a teraz się przysłuchajcie. Nie wiem, czy dobrze słyszycie, czy nie, bo nagrywam to telefonem. Nawet z tego wszystkiego to już nawet kamerę zapomniałem zabrać ze sobą. Jak to nagrywam? Czekajcie, zaraz wam powiem, który dzisiaj dokładnie mamy, bo akurat jestem na rondzie. O, teraz chyba było dobrze słychać. Jak się wkręci na obroty, to aż tak bardzo tego nie słychać, on bardziej na niższych obrotach jak jest powyżej 2000 obrotów, to aż tak bardzo tego nie słychać. Teraz rzucił na jakieś 1850 obrotów, delikatnie słychać, ale wy chyba tego i tak nie będziecie słyszeć na nagraniu, bo jest to bardzo, bardzo ciche, jak właśnie jadę na wyższych troszeczkę obrotach. Ale dobra, co się stało? Najprawdopodobniej... O, teraz też słychać. 1500 obrotów i zaczyna znowu piszczeć. Najprawdopodobniej poszło mi łożysko od paska napędowego od klimatyzacji. Bynajmniej tak bardzo podobny dźwięk jest do rozwalonego łożyska. No ale znowu zobaczymy. No, jadę właśnie do mechanika, zobaczymy co mi powie. Ale jadę do swojego mechanika, nie jadę do tych oszołomów tam, gdzie odstawiłem wcześniej samochód. No i teraz tak, miałem wam powiedzieć, dzisiaj jest 14 września. Pierwsze oznaki tego dziwnego brzęczenia wczoraj po południu, gdzieś około godziny 14, jak jechałem właśnie na drugą halę do pracy, po prostu pod domem, spod domu jak odjeżdżałem, go zapaliłem i właśnie jakoś tak mi przy odpaleniu zabrzęczał dziwnie. Zrobiłem mu lekką przygazówkę i tak jakby się uspokoiło. Uspokoił się, nawet mówię, dobra, ciul, no to jadę, nie? No i później podjechałem pod halę i właśnie sorry, i właśnie na parkingu, jak właśnie parkowałem samochód, no to już lekko, jak tak przygazowywałem, no to już właśnie brzęczało cały czas. No także już wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z poprzednim serwisem, czy też nie. Oni tam klimatyzację rozbierali, bo oni tam musieli gaz z klimatyzacji też spuszczali i napełniali ją na nowo. Coś tam grzebali przy tej klimatyzacji też. Jeżeli to faktycznie jest łożysko od klimatyzacji, tak jak mi się wydaje, no to raczej nie będę tego naprawiać tutaj u
mojego mechanika, tylko po prostu pojadę na reklamację do tych poprzednich mechaników. Niech to kuźwa naprawiają, no co, ja będę dodatkowo płacić za coś, co oni spierdolili, za przeproszeniem. Więc jeżeli to faktycznie jest tak, no to po prostu nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, bo ja i tak zamiast do roboty, to jadę, bo ten do mechanika jadę, więc nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, ale na pewno, jeżeli to będzie to, no to pewnie pojadę do tych poprzednich mechaników. O, sorry, śniadanie mi się jeszcze przyjmuje. No, także jak faktycznie to będzie to, no to jadę do tych poprzednich mechaników. Dobra, ja, także co? Tak się rozgadałem, że już prawie 6 minut. No właśnie wbija się 6 minuta. Ja już właśnie dojeżdżam do mojego mechanika, także co? Widzimy się za chwilę, myślę. I zobaczymy, co on mi powie. W międzyczasie jeszcze wam wrzucę z wczorajszego dnia przebitki, bo mam dwie przebitki nagrane właśnie pierwszym razem, jak mi tak zaczęło brzęczeć, i drugim razem, jak już był samochód zimny po odpaleniu. Także no, także wy tutaj łapcie jeszcze w międzyczasie jakieś pewnie przebitki i widzimy się troszkę później. No i co, auto zostaje. Ja już idę na piechotę, tutaj już wyjdę. Dzwoniłem po mamę, mówiła, że zaraz po mnie będzie jechać. Także ja już sobie pomału pójdę. No i co? Zobaczymy, co tam wyszło. Najprawdopodobniej teraz, jak podjechałem pod mechanika i go odpaliłem, to już poszedł dym z silnika, więc najprawdopodobniej spalił się rozrusznik. Chociaż odpalał normalnie, nie było tam, że coś tam kręcił czy coś, było wszystko ok. Prawdopodobnie to jest przyczyna. Zaśmierdziało i to tak dosyć fest, także powiedział mi mechanik, że samochód zostaje, bo nie ma co go męczyć, także co. Wstępnie mi powiedział, że sam ten rozrusznik, zależy jaki jest, bo tam jakieś dwa rodzaje są tego rozrusznika. Jeżeli jest zwykły rozrusznik, no to nie będzie problemu. Jeżeli jest rozrusznik, on mi tam jakąś nazwę podał, nie pamiętam tej nazwy, no to będzie problem, bo jest jakiś tam zamiennik, który raz działa, raz nie działa. A jak jest oryginał, to jest w cholerę drogi. I coś z którymś, chyba z tym zamiennikiem, właśnie, który jest tańszy, który działa raz nie działa, jest jakiś też tam problem, że nie ładuje akumulatora czy coś takiego. Także no, nie wiem, no zobaczymy. Mówi, że mam go zostawić i on go sprawdzi i da mi po prostu znać, co i jak. Po prostu będzie się kontaktować, jak będzie coś więcej wiedział. Okej, także ja już wracam do domu, jestem po pracy dzisiaj. Nie wiem dokładnie, na czym ja skończyłem wam nagrywać, więc pewnie się nie będzie coś tutaj zgrywać pewnie do końca z tym, to co ja mówiłem wcześniej, ale tak, jestem po pracy, mam akurat tutaj auto od dziadka, wziąłem moje auto, tak jak widzieliście na poprzednim ujęciu, zostało na warsztacie. Na razie mechanik się nie odezwał. Sorry. Więc obstawiam, że po prostu no jeszcze nie,
sprawdził. Teraz mi się nie będziesz trzymać, nie? Także obstawiam, że jeszcze go nie sprawdził. Nie wiem, czy już wjechał na warsztat, czy nie. Może i będę miał jakieś informacje jutro. Także co? Ja już śmigam do domu i po prostu będę nagrywać dalej. Później, jak już coś będę więcej wiedział. Dobra, kilka dni później ja już mam samochód odebrany, jak widzicie już jadę swoim autkiem, wszystko jest naprawione. Powiedział mi tylko, że jeszcze jest delikatny wyciek z pompy wody, ale to jest taki bardzo, bardzo, bardzo niewielki, także na razie nic z tym nie robiliśmy. Mam po prostu to obserwować. Po prostu na następny serwis, jak będę go odstawiać, to mi to wtedy od razu zrobi, bo jeszcze mam i tak do zrobienia klocki i tarcze hamulcowe, więc jak będę odstawiał na wymianę właśnie klocków i hamulce, no to mówiłem, żeby od razu też tą pompę zrobił. No, a co do alternatora? No to okazało się, że jest akurat ten najgorszy, który jest możliwy, czyli ten Visteon, który jest, no nie należy do tanich. On kosztował tutaj, w sumie nie mam co ukrywać, koszt jego był 750 zł plus robocizna. Ile za robocizna, to tego wam akurat mówić już nie będę. Sam tutaj właśnie ten sam alternator właśnie 750 zł. No, także teraz już nic nie buczy. Wszystko ładnie, pięknie chodzi. Póki co. Mam nadzieję, że się nie spierdzieli znów szybko. No dobra, także na razie wszystko działa. Będę obserwować tą pompę. I co? Ja lecę do roboty, bo już jest 6 po 9. Także na spokojnie sobie dojadę do firmy i będę sobie pracować. A wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, jeżeli nie subskrybujesz. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że w końcu będę miał trochę więcej czasu na to, aby więcej trochę nagrywać. Żeby coś więcej się działo na tym moim kanale. Także co? Do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!